Więc do tego będziemy dążyć. Na razie jeszcze raczkujemy w tym temacie, ale takie rzeczy jak to po prostu mnie to przeraża, nie? To nawet człowiek nie wie, czego może się spodziewać w tym silniku, ale ja się wcale nie dziwię teraz, że wszystko to się tak rozpada, bo to jest zrobione z gówna. Dosłownie, to jest zrobione w taki sposób, żeby się miało zepsuć. I jeżeli to jest seria N52, a N54 ma dwie turbiny, jest podobno kuty i jest porównywalny do 2JZ, ja uważam, że nie obrażajmy 2JZ. Kolejny raz to powtórzę. Jak można w ogóle taki chłam, jaki skonstruowało BMW, porównać do jakichś 2JZ-ów, które generalnie wytrzymuje po 1000 koni i to z palcem w odbycie. Z palcem w cewie, z palcem w panewie, bądź z palcem w zaworze wydechowym. O, tak by było nawet rozsądnie, nie? Z palcem w disie, z palcem w egierze, z palcem w pompie powietrza wtórnego. Czyli dupie, nie? Jak kto woli. Pokaż mi to. Dobra, załóżmy, że ty miałeś problem. To ja zobaczę tutaj. Na ciebie tę część tutaj. Tą część. Zobacz mi to. Kurde, co to za dziwadło jest? Powiem szczerze, co to jest za czujnik? Co? Numer od pyta? Numer z tego? No pewnie. Chyba. Czekaj, bo... I to znaczy, to Audi tutaj jest. Cztery... Co? No. Gale. Raz, dwa, trzy, cztery, zera. Super. Piąte w środku. Nie, no dobra, już bez przesady, już nie sikać tam. 40. No. 1, 0, 0. 14. Co tu jest jeszcze? I 8. Słuchaj, co ja bym zrobił tutaj z odbyt? Po pierwsze, żeby już pozbyć się problemu na raz. Niech mi nikt nie pieprzy głupot, że odła musi być, bo to zabiera olej z cylindrów, ze ścianek cylindrów. Dupa tam! Kurna, zabiera wam pieniądze z portfela. Tym bardziej, że żeby... Nie, no słuchaj, my zachowamy ekologię, przy czym nie będziemy wydawać 1000 zł, bez sensu. Bo wam ze ścianek cylindrów, tak wiem, bo odma po to, bo podciśnienie to... Kurna, w starych M50 czegoś takiego nie było. I uważam, że w nowszych silnikach też nie musi być, tylko po prostu sobie szatan wymyślił takie rozwiązanie po to, żeby zapłacić za to, nie? Więc generalnie tak, Bartosz ma problem ogólnie ze swoim N52. O, to jest kolektor od N54, tego mojego doładowańca. Powiedz mi teraz, panie kolego, dlaczego tutaj nie możemy zastosować odmy bezpośrednio w kolektor, tak jak to jest w tamtym aucie? Bezpośrednio w kolektor? Tak, dlaczego? No właśnie, ale co by się stało, jakbyśmy zrobili, że odmę byśmy połączyli bezpośrednio z kolektorem sącym tutaj, w tym przypadku, jeżeli to jest silnik doładowany. Dlaczego nie możemy tego zrobić? Wiesz może? Bo masz silnik doładowany. No i co wtedy by się stało? Jeżeli byś przytkał, zamknął dopór powietrza? Nie, no załóżmy, że mamy połączoną skrzynię korbową z kolektorem dolotowym, a samochód jest doładowany. Co się wtedy dzieje i dlaczego nie można tak robić? Nie wiesz. No dobra, to ja wam powiem. Wyobraźcie sobie, że jeżeli skrzynia korbowa w silniku ma być odpowietrzona, ona to nadciśnienie, które jest generowane z, załóżmy, z cylindrów, musi gdzieś upuścić do atmosfery. W momencie, kiedy połączymy skrzynię korbową z kolektorem ssącym, w którym jest doładowanie, i przypuśćmy, mamy doładowanie jednego bara, to również mamy też doładowanie jednego bara w skrzyni korbowej. I z automatu nam wypierdziela wszystkie uszczelki, olej górą, wszystkimi możliwymi kanałami. Więc dlatego nie można zastosować odmy w silniku doładowanym bezpośrednio do kolektora ssącego. A tu jest rozwiązanie takie, że tu tam dookoła idzie jakiś jeszcze kolektor ssący dodatkowy, do którego jest podłączona odma, ale to jest wszystko przed turbosprężarką, czyli tam nie ma ciśnienia. To wszystko, cały syf z oleju, ten silnik N54 zasysa sobie wszystko te turbosprężarki z przodu, później sobie ładują je z powrotem do kolektora i mamy ekologię rozwiązaną, czyli że opary po prostu silnika ze skrzyni korbowej nie uciekają bezpośrednio na zewnątrz do atmosfery, tylko są przepalane. Więc zasada, żeby zachować tą ekologię, musi być prosta. Silnik musi przepalić nadmiar oleju, więc czy to zrobi w tym przypadku pod kolektorem, czy przed filtrem powietrza, to jest bez różnicy. Tak czy siak, przepali. Ja uważam, że
Tu jest zastosowane rozwiązanie, w tym silniku Bartosza N52. Jest zastosowane takie rozwiązanie, żeby tylko zapłacić za to. Bo teraz spójrzcie, o co tu chodzi. Jeżeli tu mamy przepływomierz, tu mamy odmę, czy cały zespół tych odm, cały. Nie? Znaczy nie, tu mamy przepływomierz, tak, dobra. I załóżmy, że coś tu się dzieje, jest jakaś nieszczelność. To w tym momencie ta nieszczelność, znaczy przez tą nieszczelność lewe powietrze dostaje się tu. Na przykład jeżeli to jest podłączone tu pod tym kolektorem do skrzyni korbowej, to ta nieszczelność idzie tędy, później przez to przepływomierz głupieje i cały czas mamy błędy. A co jeżeli byśmy na przykład tak wywalili tą odmę stąd, zaślepili ten kolektor w cholerę i po prostu poprowadzili z silnika twojego wolno sącego odmę przed przepływomierz, przed przeputnicę i przed filtr powietrza. Cały ten nadmiar po prostu wszedłby sobie z powrotem. Wiesz, nadmiar, znaczy to co by wygenerowały tłoki przez pierścienie nieszczelne i tak dalej, ten nadciśnienie i te opary oleju i tak by przekonsumował silnik, ale byśmy nie mieli, wyeliminowalibyśmy wszystkie problemy związane z nieszczelnościami. Nie? Podgrzewanie. I właśnie tak zrobimy. Ja w starszych silnikach tak robiłem i uważam, że to jest zajebiste rozwiązanie. Bo po prostu cały syf zbiera filtr, to jest raz. Druga rzecz, że nie fajdasz sobie w tym przypadku kolektora sącego jakimiś gównami typu zalepiony olej razem z tym, razem z kurzem, więc to później nie ma takiego nagaru. Sama bajka rozwiązanie. W M50 starym, żeliwnym klocu właśnie było takie rozwiązanie, że bezpośrednio ze skrzyni korbowej było przed przepustnicę, przed przepustnicę była odma. I wszystko było dobrze, nie? Po prostu, z racji czasu, z racji inżynierów, którzy już po prostu drapali się po dupach i nie mieli co robić, musieli czymś zabłysnąć, to sobie wymyślali takie rozwiązania, żeby zapłacić. Idąc czasem, tak jak teraz, wszyscy inżynierowie myśleli, w jaki sposób zachachmęcić jak najwięcej pieniędzy z użytkowników. Czyli wymyślali sobie takie ustrojfa, typu taka kurwa gówniana odma. No bo jak dla mnie to jest bez sensu. Bartosz, nie wydawaj 1000 zł, ja uważam. Tylko usuniemy to dziadostwo, dowiemy się od czego są te pypki i czy można to jakoś obejść, zrobimy odmę tak jak w starszym pojeździe i problem bezsennych nocy Bartosza rozwiążemy. Bo on zamiast zająć się żoną, to myśli, dlaczego podczas deceleration ma błąd sondy. Nie będzie go miał. No. Tak Bartoszu? Więc tak zrobimy. Dobra, się nagadałem. Idę stąd. Cześć. Mówisz, że ci pobiera olej, tak? No też. Tak dziwnie, bo nie dymi się, nic się nie dymi. Ja wiem, że nie dymi, ale tak sobie patrzę, tak rozkminiam, bo ta odma to jest po prostu stworzona, to jest wymysł szatana. Kurna, tu jakieś, człowieku, czujniki do czegoś, tu do czegoś, kuźwa. Ale to jest separator oleju. To? To tam jest zaczepione to całe. No dobra, ja wiem, że to jest separator oleju, wiem, owszem. Widzę, ale ja na przykład się zastanawiam, po co ten zawór odmy? No dobra, ale po cholerę, kurna, robić taką elektronikę, czy tylko to zawór odpowietrzenia odmy. Więc tak, załóżmy, że się zatka ten jeden zawór, to w tym momencie to nadciśnienie skrzyni korbowej już może powodować wycieki na zewnątrz, jakieś kopcenie, no, naprawdę. A przecież te silniki mają, kurna, wiecznie problemy z takim czymś, tak? Więc ja uważam, że trzeba by było dopracować coś takiego jak lifting programu, software'u w tych autach, żeby pousuwać zbędne rzeczy typu to, typu tamto, pozostawić po prostu, kurna, pozaślepiać wszystkie niepotrzebne rzeczy, odmę przerobić na starodawny sposób przed filtr powietrza, żeby cały syp łapał filtr powietrza, a nie odma. Wtedy zachowamy ekologię, pozbądziemy się problemów związanych z kontrolką silnika, katalizatorów, sond i tak dalej. Ja uważam, że to by było fajne rozwiązanie. Mało tego, jeszcze usunąć walwetronika, jeżeli będzie miał problemy ze sobą, nie? Każde forum mówi jedno. Co? Każde. Separator się wymienia w całości, przynajmniej ja tak zrobiłem. Na 2000 dolewałem litr oleju. Oczywiście tam Castrol, nieważne. Teraz mam zalanego nieważne. Separator wymieniony, przyjechałem 6000, było może 250 ml. Także tak to wygląda. Po samej kurwa wymianie. No dobra, ale patrz, teraz za ten separator ja musisz zapłacić? No ja muszę zapłacić, dobra, każdy Januszek musi zapłacić 1200 zł za taki dobry zestaw. No dobra, ale to i tak powiem ci, że tak, wymieniasz, problem masz. A jakby na przykład skonstruować, znaczy wymyślić patent,
żeby powywalać to całe ustrojstwo. Jeżeli to wywalimy, no to wiadomo, że nie pozbieramy się do kupy z błędami silnika, bo wystarczy, że jedna odłączona kostka, już jest problem. Ale kurna, no wymysł szatana, człowieku, co to w ogóle jest? Ty, do rurki podłączone są dwa przewody. To jest temperatura spływu oleju, człowieku, albo coś, ja nie wiem, po prostu dla mnie to są takie rozwiązania bez sensu, że ja przestaję szanować po prostu niemiecką inżynierię, bo to od razu widać na pierwszy rzut oka, że to jest porobione po to, żeby się miało kuźwa zepsuć, żeby człowiek kurna mógł, żeby mu mózg wyparował, jak on kurna zacznie grzebać w tym komputerze. Uważam, że to dziadostwo należałoby usunąć, podłączać te wszystkie wtyczki, podłączyć to w cholerę, zaślepić tak, jak to powinno wyglądać i walczyć z komputerem, żeby powywalać zbędne rzeczy. Jeżeli się Valvetronic zepsuje, to już nie wymieniać wałka go za kolejne 5000, tylko doprowadzić go też, można powiedzieć, softem do używalności jak starszej daty samochód. Czyli wykorzystując tą przepustnicę, zablokować już Valvetronic na stałe, żeby on miał po prostu, żeby się już nie żył, żeby nie wpływało to już na pracę silnika, ale żeby całym silnikiem sterowała tylko ta jedna przepustnica, i wtedy wracamy do korzeni. I myślę, że ma to sens, więc tak będziemy robić. No. Ja nie mam pierścieni. Co? Uszczelniacze zaworowe są mnie wadliwe, twardnują. Nie pierścienie. Pierścienie w tych blokach nie miały problemu w moim roczniku. Dopiero potem, siema. No. Wcześniej nie, dlatego mam tylko jeszcze górę silnika w razie czego do zrobienia uszczelniacza. Jakby coś się dalej działo, no tak, z olejem. No. Dół się trzyma podobno. No dobra, czyli tak. Wymienisz uszczelniacze zaworowe, pozbądź się tego ustrojstwa i człowieku, mamy bezawaryjny silnik. Mało tego, gaz zakładamy bez problemu, bo w tym przypadku to już nie chodzi o to, czy ktoś ma Valvetronic, czy nie. To jest zwykła instalacja sekwencyjna, wchodzi w grę. Dobra, cześć. Dobra, mamy kolejną myśl techniczną odnośnie N52. Bartosz tutaj naprawdę bardzo cenne informacje tutaj zdiagnozował. Jeżeli... Bartosz miał farta, jak zwykle. Bartosz miał oczywiście farta, bo ściągnęliśmy tutaj o ten uszczelniacz, nie? I kurna, a tu proszę bardzo, nawet tymi, nie trzeba było klucza wziąć żadnego i rękami się można było odkręcić to koło, nie? Dosłownie dotknąłem palcami i to się odkręciło. No właśnie. Przyjrzyj się, jak wygląda śruba, jak ją wyjmiesz, tylko nie z głupiej. Wyjmij ją całkiem. Czekaj, wykręcę. Samo nie wypadnie. Pompa stoi dęba, czyli co? Logiczne, no to jest, logiczne jest to, że zębatka powinna się w ogóle zerwać, kurwa. No zębatka się zerwała. Przyjrzyj się śrubce. Jest wyciągnięta aż. Czekaj. Ty weź mi to pokaż. No kurna, pierwszy raz widzę takie rzeczy. Zerwana jest, obkręcona. Wręcz. Pierwszy raz widzę, człowieku, w życiu takie rzeczy. I wiesz co, wyobraź sobie, że to się wydarzyło. No. No tak, bo to, żeby to się przekręciło, to musiało wypnąć tą zębatkę do tyłu, powiedz tak? Mi teraz, czy ten łańcuch rozrządu mniejszego tego? No. Tych odprzętowych. Tak. Czy on, gdy zatrzymamy go pompą, wakiem zatartą, no, czy może spowodować, że silnik będzie się chciał nie odpalić? Poczekaj. Tak, 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 odpalił, już masz, bo, no właśnie, stanęło, stanęło dęba. I zerwałem odpalaniem, ale w końcu odpaliłem. Nie, i w końcu odpaliłeś, bo się zerwało. Tak. O kurwa. I miałem takiego szczęścia więcej niż rozumu. Ja pierdzielę, ty. Nie chodzi o to. Ale patrz, czyli to ja nie mówię... To głupota, co ja robiłem, po prostu to się tak, no, wydarzyło. Nie. To był przypadek, kurwa. Bo każdy by chciał odpalić auto i pojechać do warsztatu choćby nim. No tak, no ale to od razu hipoteza jest taka. Jeżeli... Coś się wydarzy. Jeżeli nie macie hamulca, bo... Twardy, wiadomo, pedał, no. Twardy pedał, czyli coś tam hamuje, ale twardy, ale pomimo tego wszystko jest okej. Okay. Koniec, stop, laweta. Naprawdę. Bo jeżeli nie, naprawdę, jeżeli nie, to wszystko to jest układ rozrządu. Jeżeli się coś tak odkręci, się jeżeli coś wpadnie, to już macie po silniku. Kurna, i weź mi wytłumacz. Koszta, 241 zł kosztuje każdego użytkownika w ASO, no, każdego, z wysyłką. Śruba, która właśnie się nam prawie zerwała, zębatka, która teraz jest już wyrobiona, no, i ta przykrywka, ten uszczelniacz, nie? Mhm. A plus oczywiście pompa za 1200 zł, która już ma swój bolec sam taki elegancki, że tam z nowym kołem będzie pasowało to wszystko. Czyli naprawa, same części, wyjdą prawie 2000 plus robota. A roboty mechanik za zdjęcie kolektora wszystkiego i dostanie się tutaj i wymienienie tej pompy, no, pewnie weźmie, no nie wiem ile, 1500? No. Dobra, to ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Tak jak żeśmy rozkminiali na temat odmy, tak już żeśmy wymyślili, że tej odmy nie będzie, nie przerabiamy ją. To jest kolej, i dobra, to jest, można powiedzieć, punkt odniesienia. To musieliśmy. I teraz tak, załóżmy, że zrobiliśmy już porządek z kolektorem ssącym. No to teraz idziemy dalej.
Jeżeli byśmy pozbyli się walwy tronika, który się tak bardzo często pierdzieli, to w tym momencie uzyskamy podciśnienie w kolektorze ssącym, tak jak to było w starszych silnikach. I z automatu nie potrzebujemy pompy wakuum zacierającej się, która też kosztuje kupę. No tak, ale po co ona w ogóle się tu znalazła, ta pompa wakuum? Ponieważ technologicznie może nowszym rozwiązaniem było to, że żeby było właśnie brak podciśnienia w kolektorze ssącym, bo było to podciśnienie w jakiś sposób inne niż w starszych autach, tak? Bo to jakoś jeszcze nie znam dokładnie charakterystyki pracy, wad, zalet tego walwetronika, tylko wiem mniej więcej w jaki sposób jest zbudowany. Natomiast uczę się tego tematu i wyciągam wnioski, że jeżeli byśmy przywrócili ten silnik do stanu faktycznego, jak na przykład było w starszych silnikach, a da się to zrobić, chociażby z tego względu, że można usunąć walwetronika mechanicznie, elektronicznie i tak dalej, naprawić tą odmę, zostawić ten kolektor ssący tak, żeby było działało to na przepustnicy, pozbyć się całkowicie pompy wakuum i bezpośrednio z kolektora ssącego zrobić wspomaganie do serwohamulca, tak jak to jest w starszych samochodach i dotychczas to było w każdym praktycznie wolno ssącym silniku, nie? I w tym momencie odchodzi nam pompa, odchodzi nam walwetronik, odchodzą nam problemy z odmą, czyli mamy jakieś 10 tysięcy złotych w kieszeni, przywracamy samochód do stanu używalności, pozbywając się więcych szpierdół i to wtedy ma sens. Więc tak na dobrą sprawę już mam hipotezę, którą powiem wprost, wymyślę jeszcze, nie wiem jak to zrobię, ale wymyślę jakiś, można powiedzieć, pakiet kraka do tych silników, żeby one miały sens, do wszystkich serii N, żeby coś tam... Nie trzeba było się ich bać, czyli będziemy po prostu... Wraca trochę rzemiosła, niezgodnego ze sztuką BMW, ale ja uważam, że sztuka BMW w tych silnikach i tak dalej dawno zeszła do lamusa, bo jest bez sensu. To nie ma w ogóle logicznego sensu. Jak można robić coś, co tyle kosztuje i jest bez sensu? To jest rozwiązanie na gównie, później szukanie rozwiązania, żeby kolejne gówno stworzyć i takie budowanie... Zależności. Budowanie piramidki z gówna. Serio, nie? I te wszystkie problemy, które powstały właśnie z tego, że to jest na podłożu gówna, to my mamy z tym wszystkim problemy, więc usuniemy te wszystkie gówna i powiem wam szczerze tak, jeżeli ten silnik ma 218 koni, jest generalnie 3-litrowy. Dziwne, bo 3-litrowy ma też 258 i ma też i 231 w starszej generacji silnika z tym, no i nie wiem, ale ja mam o co tu chodzi, ale jeżeli byśmy zrobili kraka, załóżmy, ja taką mam hipotezę, taki pomysł, zrobić kraka do tego silnika, czyli przyjeżdża klient, bo ma problem z wypadaniem zapłonu i tak dalej. Już nie obchodzi go, o co tutaj chodzi, czy to jest problem z tym, czy z wałkami i tak dalej. Ważne, żeby ten samochód po prostu pracował. To w tym momencie wykłada pieniążek, my robimy kraka w sterowniku, usuwamy seryjne odmy, usuwamy walwetroniki, usuwamy pompy, które są bez sensu i tak dalej. I klient wyjeżdża samochodem, który będzie sprawny. Bo dopóki się nie zatrze, nie? No chyba, że problem będzie oczywiście, wyjdzie jeszcze z czasem z jakimiś panewkami, z rozrundami i tak dalej, no to już niestety nie będzie ratunku, ale na razie tutaj żeśmy z Bartoszem doszli do wniosku, że większość problemów stanowi po prostu osprzęt tego silnika i tak potrafi zrujnować człowiekowi mózg, że ludzie rezygnują z zakupu tych samochodów. Tak, nie? I wszyscy jeżdżą 2 litry mają albo jakieś... 2 litry jakieś gówna albo coś, albo diesle, bo diesel to... Ten samochód tam musi jechać. No pewnie. I tak, załóżmy, że pozbywamy się walwetronika, to też nawet zakładamy najtańszy gaz sekwencyjny tutaj, do tego samochodu, nie? Bo tu już nie chodzi o to, czy on ma walwetronika, nie, bo on już nie będzie miał walwetronika. Będzie miał podciśnienie, tak jak seryjne auto, starsze, więc już nawet nie trzeba przepłacać za instalację gazową. Proste, nie? Więc do tego będziemy dążyć, na razie jeszcze raczkujemy w tym temacie, ale takie rzeczy jak to po prostu mnie to przeraża, nie? To nawet człowiek nie wie, czego może się spodziewać w tym silniku, ale ja się wcale nie dziwię teraz, że wszystko to się tak rozpada, bo to jest zrobione z gówna. Dosłownie, to jest zrobione w taki sposób, żeby się miało zepsuć. I jeżeli to jest seria N52, a N54 ma dwie turbiny, jest podobno kuty i jest porównywalny do 2JZ, ja uważam, że nie obrażajmy 2JZ. Kolejny raz to powtórzę. Jak można w ogóle taki chłam, jaki skonstruowało BMW, porównać do jakichś 2JZ-ów, które generalnie wytrzymuje po 1000 koni i to z palcem w odbycie. Z palcem w cewie, z palcem w panewie, bądź z palcem w zaworze wydechowym. O, tak by było nawet rozsądnie, nie? Z palcem w disie, z palcem w egierze, z palcem w pompie powietrza wtórnego. Czyli dupie, nie? Jak kto woli. Dobra. Tam jest chwilę, muszę to zakręcić.
Dobra. Dobra, chyba tyle. No. Ile już informacji było, co? Fuj, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że dzisiejszy dzień się... dzisiejszego dnia się obudziłem, bo naprawdę wiele cennych informacji tutaj jest, nie? Także cześć. Co zrobiłeś? Nie stoję tej rurki. Tam. Cześć Bartosz. Masz kamień. Bartosz tutaj... 38, 20, 10. Co 300? Dajmy. Bartosz se ten... Bartosz se wsadził nową pompę wakum. Nowe kółko. Nową śrubkę. Porobiliśmy różne rzeczy z odmą. I co ty żeś tam jeszcze se nowego wsadził? Palec w tyłek. A to już nosi, chodzisz z nim od rana. Chodzę z nim. Ale patrzcie, tak wygląda ta śruba. Ja nie wiem, czy ja ją pokazywałem wcześniej. Ta śruba, która się zesrała. Mam nic zesrane machy. Znaczy zesrała się. Dobrze, że się zesrała, bo kurna w sumie... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Powiem ci, że co o tym sądzić. Z jednej strony dobrze, że tak się stało, bo jakby się tak... Nie wiem. Co? Bo jakby się tak nie stało, żeby się to nie zerwało. No to nie, to by blokowało silnik w sumie. Idź w dupie, kurwa. Silnik by nie ruszył. Siemaneczko, cześć. Trzeba na reklamę. Cześć, no. I ten, no dobra, przerwa na reklamę. Ja pierdolę, kurwa. Dobra, powrót do tematu. Bartosz wymienił sobie... Ile ci to, Bartosz, wyszło? Zaświeć mi to. Ile ci to wyszło? Świecisz mi czy sobie? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz, no tak, nie, bo to są tajemnice. Nie, ty tego mówił. No tak, wyszło to tak. Ja to mówię szczerze. Jest do kupienia pompa vacuum za ponad 1000 zł. Jest do kupienia... Kółko. Jest do kupienia, śruba. Jest do kupienia uszczelniacz. Tak. Właśnie. Dwójka pęka, no. Dwójka na pewno, bo to przecież kolejka. To tak wszystko, lekkim siurem, powiem szczerze, nie? Jeszcze zrobiliśmy modyfikację związaną z odmą. No. Zobaczymy, jeszcze to są koszty, oczywiście to Bartosza nie dotyczą, nie? Będą dotyczyć przyszłych naszych klientów, ale koszty wyprogramowania różnych rzeczy ze sterownika to już kwestia teraz nosacza. Ale nosacz musi to wszystko powoli opracować, co tu trzeba robić, co ma sens, a co nie. Tak żeby... Poczekamy jeszcze, jak się Bartoszowi totalnie walwetronik zesra. Świecisz mi czy sobie? I Bartosz będzie płakał, żeby mu ten, żeby się mu pozbyć walwetronika, nie? Wyjmij mi to. Wyjmij mi walwetronik. I wtedy, jak już wyjmiemy mu walwetronik, to się okazuje, że ta pompa właśnie, którą kupił, jest bez sensu i niepotrzebna, nie? Co jest? Czy ty się tu pierdzielisz? No przecież to trzeba wcelować dobrze tym. Potem lewe powietrze, kurwa. I co ty robiłeś? No to robimy, no. I przyjeżdża ci taki klient i mówi, wszystko sprawdziłem. Ty patrzysz, nie, no lewe powietrze dalej bierze, o tu bierze, o 500, o. A ja wolę już mieć to z głowy. Dobra, ten przewód jeszcze muszę naprawić, niestety. Zapomniałem o nim, po prostu mówię, tamten naprawiłem, a ten jeszcze. To się wciska pewnie tylko w dół. Tak, tylko że trzeba ciągnąć i pchać, i ciągnąć i pchać. Ciągnąć i pchać. Ciągnij i pchaj. Porywa wtedy też tak, bo czymś trzeba robić. Ciekawe, czy to odpali, tak powiem szczerze. Ja powiem, czy odpali i w ogóle będzie kurna hulać przez najbliższe 100 lat. Jeszcze dzieciom dam ten samochód, zobacz, kurwa. Co ty po tej rzeźbisz? Tu muszę skleić taśmę, bo jest dziura od spodu. No tak, 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 daję radę. Tak daję radę, kurwa. No daję radę, Ale tutaj, w porównaniu do tych starszych silników, to tych katalizatorów to jest tyle, że nie wiadomo, który się zapcha. Ale podejrzewam, że ten pierwszy na welocie, pierwszy lepszy, nie? Ale tak, te katalizatory są tu, jak w M54, M jak Mateusz, później tam dalej są jeszcze jakieś katy. M jak życie. Więc jakby to powycinał, to może trochę by zarobił, chociaż z tego, co zdążyłem się chyba zorientować, to one są nic nie warte. Ja wiem tyle, brzęczą jak puszka. Później. Ale jakoś chyba nic nie warte. Te starsze to może jej tam trochę kasy było, ale kurna. Wiadomo, że kurna nie inwestowali za bardzo. Wszystko chodziło z biegiem lat, chodziło o to, żeby zrobić to po taniości, tak? Po taniości, żeby na jakieś przecież się zwróciło. Czyli żeby taki Bartosz mógł sobie coś wymieniać, nie? W tym przypadku, żeby mógł wymienić sobie rurkę za 500 zł, żeby mógł sobie wymienić pompę za ponad 1000. No. Śrubkę za... Ile śrubka kosztowała? Tak z ciekawości. 12 zł. Kurna, ale... Z jakiego to jest
twardości materiału, że to się twarde, tak zesrało. 12. Jak to się mówi, twarde jak dupa twojej starej. Skąd wiesz, że dupa mojej starej jest twarda? To się mówiło, tak się mówiło w tym, w gimnazjum. Nie wiem, co się mówi. Ja wiem, że... 12,9 twardość śruba, no to chyba twarde, nie? Twarde jak mój penis w twojej starej. O, o, to ładnie. Tak się kiedyś mówiło, co? No dobra, może tu nie będzie na razie uciekało. Ja sobie ten przewód wymienię swego czasu, ale na razie nie, bo on jest na wierzchu wszystko. Bachus TV, dobra, wjeżdżamy tutaj, o, wjeżdżamy. Wiesz co, teraz już mogę kasować, będę odpalać, sprawdzę. Dobra, odpala, jak się nie przekręci rozrząd, bo to wszystko jest ten, na rozrządzie, tak? Nie. Może, po co będziesz kasował błędy, jak zaraz korbę wypierdzi? Chciałem wyjąć samochód, silnik. Ten będzie błędy kasował teraz. Nie wiem. A to powinno przecież przez to przechodzić. A nie tak być luzem? No ale dobra. Będzie luzem. Bardzo stój zepsuł. Nie. Nie włożona tu jest, dlatego poidełka. Poidełka. O, poidełka. Będę przecież powinien. No tak, tu żeś spierdzieli. To nie ja. To Mateusz to spierdolił. A ja właśnie nie lubię tak. Jak ja robię, to robię, a nie jak przychodzi pięciu... Ale ty masz ten. Ja zauważyłem, że ty masz takie zboczenie, bardzo. Trochę jak ja, ale ja już się z tego wyleczyłem. Ponieważ ja jestem trochę bardziej doświadczony w tych różnych rzeczach niż ty. Ty całkiem doświadczony. To ja ci powiem tak, bo ty na przykład się stresowałeś, że zostawisz to rozbabrane, ten kolektor ściągnięty już po jednym dniu, nie będziesz później pamiętał, która śrubka jest z jakiej kolejności. Bo ja mam pamięć wzrokową. Ja też mam pamięć wzrokową, ale osobiście uważam, że to nie chodzi o to, żebyś ty zapamiętywał, w jakiej kolejności były śrubki, tylko żebyś widział, wrzucił sobie wszystkie śrubki do jednego wiadra, i sam zaczął rozkminiać, w jakiej kolejności to składać, bo jak popatrzysz na elementy typu kolektor i się chwilę zastanowisz, to nie, ty nie potrzebujesz instrukcji wtedy składania, żeby ktoś stał na tobą i ci mówił, co masz dalej robić, tylko po prostu patrzysz się na elementy i zaczynasz wyciągać wnioski. Aha, to nie, to nie, to nie, więc to musi być tak. No bo jeżeli to, no i tamto, no wszystko się opiera na zasadzie warunków, nie? Więc ja na przykład dlatego byłem w stanie poskładać Dacia Docker od każdej śrubki od początku z silnikiem od... Znaczy, dwa poskładałem silniki, z tego, wyciągnęliśmy z Dacia Docker z 2014 roku, ale był blok rozwalony, blok był robiony po prostu z jakiegoś śmiecia typu, ten stop metalu to był po prostu chyba z jakichś po prostu starych puszek, razem jeszcze z sardynkami i dlatego po prostu pokazało kolana ten silnik po ilu? Po 160 tysiącach chyba, ale w każdym razie do czego pieje? Blok z 2014 roku nie był dostępny, za to był dostępny blok z 2003 roku. Więc połączyłem te dwa silniki, nie mając żadnych instrukcji ani nic. Odpaliłem i działa. I jeździ już chyba z pół roku. Więc w sumie jestem naprawdę dumny z tego, ale do czego pieję? Do tego, że nie trzeba mieć żadnych instrukcji, wystarczy użyć trochę głowy. Nie? Ja nie mówię, że ja jestem nie wiadomo kim i ja nie wiadomo co potrafię i nie wiadomo jaki jestem mega inteligentny. Ja po prostu lubiłem zawsze bawić się klockami Lego. I tak powoli mieć dużo czasu na to, żeby sobie coś poskładać i sobie tak składałem. Bo generalnie byłem jedynakiem, aż do momentu, kiedy w wieku 18 lat mama nie urodziła mi brata. I pomimo tego, że już minęło bardzo dużo czasu, dalej czuję się jedynakiem. Ponieważ mój brat teraz, Michał, cześć Michał, bardzo zajmuje się subskrypcją na YouTubach i grania w jakieś gry, ja nie wiem, co tam się dzieje. To nie moja para kaloszy. Jakbym miał siedzieć przed komputerem tyle czasu, to powiem szczerze, chyba bym nauczył się robić coś konstruktywnego, bo ja nie lubię marnować czasu, nie? Chociaż tak pragnę pograć sobie w GTA 5. Usiąść, zarwać weekend, zamówić sobie pizzę. I tak po prostu leżeć w łóżku i grać na komputerze. Jakie to by było życie piękne. Palisz tego kapciocha swojego czy nie? Tego Sinistera. Co? Oj, nic nie musisz, pal go. Tak, daję radę. To nie jest tak, że ci korba pole... Korba po pole... Nie, kasuję błędy, bo chcę zobaczyć, czy się czek pojawi. Potem będę to drugi. Ale... No daj mnie. No dobra, dam mu. Bartosza Sinister. Sprawdźmy, co w ogóle przyszło. Jakie przyszły informacje? Rodzie, jakiego sprzętu używasz? A nie powiem wam, powiem wam, czego używam, bo nie mogę powiedzieć, po prostu nie zadajcie tych pytań. Bardzo chętnie bym wam powiedział, naprawdę bardzo chętnie bym wam powiedział, ale nie mogę. Po prostu. To nie jest lokowanie produktu, więc nie mogę i nie daję rady. To jest lockdownowanie. Dobra, rusz się.
No, coś się skupciało. Nie, to... Ale tak w międzyczasie to powiedz, pokaż, co tutaj masz. I czy jesteś zadowolony z tego samochodu za Kubunię, tak? Ja też bym był. Mam nadzieję, że ze swojej Rodzy Nejro będę zadowolony, a tak już na marginesie to Rodzy Nejro. Właśnie mam silnik w bagażniku do Rodzy Nejro i zepsuł mi się tłok szósty. Też muszę dokupić jeszcze tłok. Już silnik w rozsypce, już poskładany, wał prostowany, korba, znaczy korba też już dokupiona, jeszcze tłok. Ale o tym później, nie? Dobra. A ty wziąłeś kur na cały health report. Nic jeszcze nie kliknąłem. Automatically search next. A, no dobrze, no to nie klikaj. Tylko, tak, że przez Europę, nie przez USA. Nosacze się niecierpliwią. Nosacze chcą tutaj konkretów. Nie, już. No dobra. Z health reporta. No i znowu, kurna, pół. To będzie szybko. Idziemy od niego, bo on tam będzie szybko. Dupa tam będzie szybko. Dupa tam. Ludzie teraz czekają na jakieś konkrety, rozumiesz? Teraz marnują kilka sekund swojego życia, słuchając nas, debili, którzy nic konstruktywnego nie wprowadzamy w ich życie. A oni muszą informacji, oni potrzebują konkretów. Ludzie, słuchaj, ludzie w dzisiejszych czasach tak się spieszą wszędzie, że oni nie mają na nic czasu. A my mamy? No ty powinieneś mieć czas! A no tak, nie? Jestem mechanyka. Dzisiaj przyszła pani i ten... Znaczy wczoraj przyszła pani, zostawiła samochód. To wtedy było. Historii kurę. Dobra, nieważne, nie będę kończył, bo to zobacz. Później się obrazi na mnie. History, dobra. Dobra, czyli teraz tak. Zaczniemy od złych błędów. Oxygen sensor header before catalytic, czyli co to oznacza? To jest... To było wtedy. Dobra, ja wiem, ale to jest historia. Wszystkie błędy są historyczne, czyli można je skasować. Current, czyli ten obecny, to jest differential pressure sensor intake manifold adaptation. Dobra, czyli... By nie było to musi jakaś adaptacja, ale tak, zacznijmy od tego. Jeżeli jest błąd podgrzewania, bo header to jest podgrzewanie grzałki przed katalizatorem, no to dobra, to jest historia. Czyli prawdopodobnie albo była sonda odłączona na chwilę i podłączona, więc załapał błąd. DME, Air Mass Sensor Signal, czyli odłączony prawdopodobnie przepływomierz, bądź coś się z nim nie działo, nie tak? Monitoring Engine Torque Limiting History, no to obserwacja, nie wiem jak to zinterpretować, to jest ze sobą połączone, Intake, Air Temperature Sensor. To jest jedyny błędy tego pojazdu. Czyli to wszystko ma ze sobą, tak, powiązanie, więc kasujesz. Poczekaj, nie tak, powinno a powiedz być mi, nic. A gdzie jest deceleration? Ja ci mówiłem, że to nie wprowadza w tryb awaryjny tego samochodu. Ja wiem, ale u Bartosza w tym przypadku, opowiem wam ciekawostkę. Bartosz tutaj nie może spać w nocy, wręcz zostawia żonę samą. Pozdro Ewelka, ucałuj Ewelkę ode mnie. Idzie, płacze i Bartosz na przykład zamiast zająć się żoną Ewelką, pozdro Ewelka, powiedziałem, żeby cię ucałował, mam nadzieję, że cię ucałuje, szumko. Tak. Ucałuj żonę. Całuję. On zostawia żonę i zastanawia się, jaki to jest błąd sondy podczas deceleration. Deceleration to jest zwalnianie, można powiedzieć odpuszczanie gazu, czyli on miał błąd sondy podczas zwalniania, dosłownie, nie? Palimy. Jedziesz. I tak żeśmy rozkminiali, o co tu może chodzić. Jeszcze do końca żeśmy tego... Tak? Nie. Jeszcze żeśmy tego nie rozkminili błędu, ale rozkminimy. Czegoś nie podłączyłeś. Ale poczekaj, nie ma potrzeby. Nie podłączyłem od tego silnika, dobra. Do czego? Na górze tej rurki długiej twojej, ale to nie ma znaczenia. Gdzie? Co? Co nie ma znaczenia? W końcu za cylindrami na górze. No. Rurka ta, tu cię. A nie, ale dobra, odpal jeszcze raz. Co on tak, kurna? Czyściłeś tu coś, czy co? Ale pedał działa. Dobra, ja wiem, że pedał działa. Wszystkie pedały działają. Zawsze wtedy, kiedy nie trzeba. Dobra, dawaj, jedziesz, odpalaj go. Co? Ty, ale coś mi się nie podoba na jednym cylindrze. No tak jakby na jednym cylindrze nie chodził. Czyściłeś go czymś? Jakąś benzyną albo coś? Oliwa nie... tam, a oliwa wyciekała z góry, które bo leżą na oczy. A nie wpadło ci coś do cylindra? Nie mam oczy. Dodaj mu gazu. Ty, chodzi jakby miał turbinę, normalnie. Pompa działa, to hamulec spadł. Dobrze jest. Unormował się. Co? Dwa ostatnie bloty do lotu były w oleju. Ten olej ściekł mi teraz tam do cylindrów. Może do tego, z góry. No może być, dobrze? Ale tak trochę, kurwa, dziwnie z martwych wstał ten samochód. Dobra, zgaś go.
Wkładaj. Będzie żył. A, i tak... Ja nie słyszę. Co? No dobrze, ja wiem, że... Dzisiaj wieczorem usłyszysz cyzyk od żony, jak się nią nie zajmiesz w końcu. Tylko będziesz myślał o tych błędach z Deceleration. Dobra, nieważne. Już tak wracając do błędów z Deceleration. Jeżeli... No, ja na przykład nie spotkałem się z tym wcześniej. Zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym błędem. I teraz tak. Taka rozkmina, że generalnie, jeżeli tu jest Valvetronic, ja się oczywiście mogę mylić, bo ja tak wnioskuję, ja tak myślę sobie, nie? Że jeżeli tu jest Valvetronic, no to tak jakby on steruje, to jest teoretycznie bez podciśnienia w kolektorze ssącym. Natomiast kiedy się tworzy podciśnienie w kolektorze ssącym? W momencie, kiedy Bartosz zapierdziela 80 na godzinę, odpuszcza gaz, w tym momencie zawory się domykają, bo ten wałek mimośrodowy Valvetronica się tak ustawia, żeby się te zawory domknęły. Przepustnica prawdopodobnie też się zamyka i tworzy dopiero wtedy podciśnienie w kolektorze ssącym. Ale mogę się mylić, ja nie jestem do końca pewny, czy ta przepustnica w tym momencie, kiedy on odpuszcza gaz, się też zamyka. Czy tu faktycznie się robi podciśnienie? Nie wiem, ale tak, jeżeli by miało tak być, to wtedy nieszczelność kolektora by świadczyła o tym, że deceleration, błąd sondy pojawia się podczas deceleration, właśnie nieszczelnością by był ten powód, nie? Ale powiem wam szczerze, ten silnik jest tak już dziwnie pochrzaniony, że ja za bardzo jeszcze się nie ogarniam w tym i tak rozkminiam, co to kurna może być? Powiem szczerze, ma dużo, to proszę przyjść i załatwić. Generalnie uważam, że dosyć ciekawie będzie, bo od N52 do N55 krótka droga, tak samo jak od miłości do nienawiści. Ale uważam, że będzie dosyć ciekawie, wchodzimy w nową generację tych silników, bo po nich to już będą tylko elektryki, nie? Coś tam już się nauczyliśmy, coś tam żeśmy rozkminili. Ciekawie jest, myślę, że nawet jest ciekawiej niż w tych starych seriach. Można polubić te silniki, nie? To już żeśmy mieli problemy, żeby sobie ten... Znaczy problemy. Daliśmy radę sobie, nie? Musieliśmy się tam dostać, wymienić ten uszczelniacz, wymienić tą pompę, ale we dwóch Bartosz chociaż miał kloca w majtach od razu i on się bał strasznie, że jak puści łańcuch, to będziemy już tam nurkować w rozrządzie, nie? Ale daliśmy radę, jak widać. Napiszcie w komentarzach, kto by chciał nurkować w rozrządzie. O, napiszcie w komentarzach, no. Daj spokój. To dobre, daję radę. A jakbyście chcieli, może to... Stryknijcie łapkę w górę, bądź kliknijcie suba. A to jakbyście chcieli, jakbyście mogli. W sumie kurna. Jakbyście chcieli, no jakbyście mogli. Świat dąży do COVID-a i tak wszyscy zginiemy. Generalnie majtki na głowę, bo maseczki to już wyszły z mody. Może byśmy założyli majtki na głowę, usmarowali je gównem bądź nutellą i poszli do Biedry. W dwumetrowych odstępach. To by było ciekawe dosyć, no. Ale zaraz nas uznają za wariatów, że nie szanujemy, że się śmiejemy z czego, że to jest zagrożenie dla życia i zdrowia. No rzeczywiście, już tak na sam marginesie, na końcu powiem, czy zagrożeniem dla życia i zdrowia faktycznie jest ta propaganda z COVID-em? Myślę, że wydaje, że nie, bo zagrożeniem dla życia i zdrowia właśnie jest... nie, źle to określiłem. Propaganda z COVID-em jest zagrożeniem dla życia i zdrowia, ale nie samym COVID-em spowodowana, czyli nie samym wirusem, tylko paranoją ludzi, ponieważ jak można kurna patrzeć na to, że stoją karetki w kolejce do szpitali i doktor nie chce ich wpuścić, ponieważ panuje pandemia, on nie wiem co on tam kurna wymyślał i umierają ludzie w karetkach, nie? Człowiek, który ma problemy z sercem, jedzie sobie do szpitala, chce się zbadać na serce, a oni mu kurna dwa tygodnie wykrywają COVID-a, który jest mało, że niewiarygodny. To bywały przypadki, że ta sama osoba zrobiła sobie 20 testów i połowa na połowę była całkiem różna, nie? Co o tym świadczy, że coś jest chyba tutaj niewiarygodne do końca, ale to już pozostawiam wam. My tu z Bartoszem mamy już wyrobione te zdanie na ten temat już od dawna, już chyba od... Zanim jeszcze ten COVID powstał, to już wiedzieliśmy, że teorie spiskowe w postaci NWO bardzo się zbliżają szybkim krokiem, jednak... Wyludnienie Ziemi, masowe wyludnienie Ziemi ma duży sens i pierwsi, którzy pójdą w odstrą, to są ci, którzy właśnie nie myślą, którzy uważają to wszystko za teorie spiskowe i dalej będą ślepo wierzyć w to, co mówią media i to, co kreują media. Ja uważam, że wiele osób, którzy pozostawali w domach, pracują w domu zdalnie, już im trochę odjebała palma, nie? Pozdrawiam serdecznie, nie? Poczekam tylko, aż przestaniesz mnie lubić.
za te moje poglądy. Dobra, kończę ten temat. Bartosz, jedziesz do domu, przytulić żonę, ucałuj ją ode mnie. A wy nosacie, jakbyście dali radę, to kliknijcie łapkę w górę. To może w końcu zarobimy z Bartoszem coś, bo niedługo znowu zamykają wszystkie pierdoły i ten, i kurwa, i nie będziemy mieli z czego żyć. No, chyba że tylko z filmów. Cześć.